scena filmowa. O nie! Palimy się! Jeżeli kiedykolwiek zastanawialibyście się, jak z klasą uciec przed kręgiem ognia, to właśnie najlepiej w taki sposób. Czołem, Kremka z Rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku, tym razem z Battlefielda 5 z trybu Firestorm, czyli Krąg Ognia, a dzisiaj przedstawię wam moje pierwsze wrażenia, to co mi się podoba, to co mi się nie podoba, to co musi przede wszystkim zostać naprawione koniecznie. Dla tych bardziej niecierpliwych oceniam Firestorma pozytywnie, jednak, no właśnie, jednak. Ale zanim, najpierw musicie obejrzeć moją fantastyczną pierwszą rundę, pierwsze chwile w helikopterze, o którym tak bardzo marzyłem. O, helikopter, czad! O, matko boska. Patrzcie, czaty, to specjalnie dla was. Wylecę na tą latarnię. Cóż? No, nie wyglądało to różowo, ale na pewno będzie lepiej. W końcu umiem też już jeździć traktorem. Co prawda przez chwilkę tylko, no ale jednak mimo wszystko. Także moi drodzy, polecam też zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, bo jeszcze zanim przejdziemy do rzeczy, muszę wam powiedzieć, że ten film został nagrany z użyciem karty RTX 2080, którą otrzymałem właśnie od Nvidia Polska. A jest to o tyle istotne, że jak doskonale wiecie i możecie sobie nawet googlować, RTX 2080 jest kartą potężną, nawet jeżeli nie chodzi stricte o nową technologię Ray Tracing, ale ogólnie o moce obliczeniowe. A musicie wiedzieć, że jednym z dosyć istotnych rzeczy w tym trybie gry, czyli w Firestormie, jest to, iż ten tryb jest naprawdę niesamowicie wymagający. Co na razie jest jego, wydaje mi się, dosyć sporym minusem. Wydaje mi się, że bez bardzo dobrej karty graficznej raczej ciężko będzie wam pograć na 120-140 klatkach, co mi akurat tutaj z pomocą RTX-a 2080 się udawało. A dlaczego powiedziałem o zostawieniu łapki w górę? Bo myślę, że jeżeli będzie ich wystarczająca ilość, to rozdam wam mojego, nie tak starego znowu, GTX-a 1080. Przechodząc natomiast do meritum sprawy, tryb Firestorm w zasadzie ma tak samo dużo jasnych punktów, jak i rzeczy, które są niesamowicie irytujące i wymagają jak najszybszej poprawy. Wydaje mi się, że po prostu powiem wam, co mi na sercu leży. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o optymalizację, tak jak powiedziałem, jest to tryb niesamowicie wymagający. Mapa jest wprost przeogromna i trzeba przyznać, że no, w zasadzie jest to wizualny majstersztyk. Nie ma ładniejszego Battle Royale'a niż Firestorm w Battlefieldzie 5. To trzeba przyznać całkowicie i bez żadnej dyskusji. Z drugiej jednak strony, jedną z moich głównych obaw również był fakt zauważania przeciwników, których to już w samym multiplayerze w Battlefieldzie 5 jest zauważyć dosyć ciężko. I ten wizualny majstersztyk oczywiście też bezpośrednio nie pomaga w zauważeniu gdzieś postaci pośród drzew i tak dalej, z uwagi na bardzo dużą ilość detali. I podobnie też jest właśnie w tym trybie. W zależności od tego, czy gracie solo, czy też składy, ogólnie dostrzec przeciwnika momentami jest bardzo, bardzo ciężko, dlatego też wydaje mi się poniekąd deweloperzy zrobili coś z odgłosami chodzenia, biegania i ogólnie z tak zwanymi footstepsami. Bardzo, ale to bardzo mocno trzeba w tym trybie grać na słuch. W zasadzie nasza postać, jak i postaci przeciwników tupają i biegają jak słonie, co słychać dosłownie wszędzie, a to rodzi pewnego rodzaju momentami patologię, mianowicie kamperstwo w budynkach, w drzewach itd. Szczególnie na samym początku rund musicie na to zwracać uwagę. Przegrając parę godzin wczoraj w Firestorma, muszę wam przyznać, że granie składem, ogólnie w czteroosobowym zespole, bo na razie mamy solo oraz składy, było niesamowicie wprost irytujące. O ile sam początek był bardzo przyjemny, o tyle cały midgame był po prostu niesamowicie nużący i wiele się tak naprawdę nie działo. Może to tylko moje odczucie, może nie, dajcie mi znać. W każdym razie, jeżeli chodzi o tryb solo,
czyli pojedynczy, bawiłem się w nim naprawdę dobrze, naprawdę ciekawie. I oczywiście jest tutaj charakterystyka typowo solo Battle Royale'a, czyli no nie można za bardzo puszować momentami, chyba że macie trochę szczęścia, macie dobrą dyspozycję, macie fajny loot, ale po prostu grając solo nie jest nudno. W zasadzie jest dosyć często akcja i tego mi tak naprawdę w przypadku grania na składach odrobinę brakowało. Wiadomo, że kiedy gra się z czteroosobowym zespołem oraz gra się przeciwko czteroosobowym teamkom, wydaje mi się, że troszkę ciężej jest tak naprawdę napotkać przeciwnika z uwagi na to, że wszyscy starają się skupiać razem i jeszcze bardziej tą grę zwalniać. W przypadku solo jest naprawdę ciekawie, jest interesująco, jednak mimo wszystko uważam, że mapa jest odrobinę za duża, jak na solo 64-osobowe. Do tego w moim przekonaniu pojazdy, czyli czołgi, głównie tutaj czołgi, bo tych pojazdów jest sporo, jest to bardzo dobra rzecz, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie transportowe. Natomiast czołgi na trybie solo są, no, zdecydowanie zbyt mocne. Tutaj w zasadzie, jeżeli jeden gracz ma już ten czołg, to naprawdę bardzo ciężko jest z nim walczyć, nawet jeżeli ma się trzy Panzerfausty, to i tak jest to niesamowicie upierdliwe. Zastanawiałbym się oficjalnie nawet nad tym, czy aby na solo tych pojazdów mocnych, biorąc pod uwagę czołgi na przykład, po prostu nie wyłączyć z rozgrywki. Wydaje mi się, że też jedną rzeczą, o której często się nie mówi tak naprawdę, ale w Battlefield 5 Firestorm jest zrobiona naprawdę genialnie, to może to głupie, ale sytuacja, w której faktycznie ścigacie się ze strefą i biegniecie po prostu tak, aby tą strefę wyprzedzić, bo gdzieś tam kilkanaście, kilkadziesiąt metrów jest za wami i możecie mi wierzyć albo nie, czuć wtedy dreszczyk emocji, bo ta strefa jest ogromna, ta strefa jest cała parząca i przede wszystkim robi ogrom hałasu, a zdarza się też niejednokrotnie, że nawet będąc już w tej strefie i w zasadzie próbując ją dogonić, spotykacie przeciwników i walczycie sami w tej strefie razem z wrogami, z przeciwnikami, co wprowadziło u mnie przynajmniej jakąś taką emocję tego, że jednak trzeba przed tym okręgiem spieprzać, bo w innych przypadkach były to w zasadzie nic, tylko przezroczyste strefy, które tak naprawdę przeraźliwe nie były. Rzeczą, do której osobiście musiałem przywyknąć przez dłuższy czas, jest Time to Kill. Time to Kill, który jest dosyć mocno wydłużony w stosunku do tego, który jest w samym Battlefieldzie, ale wydaje mi się, że trzeba byłoby jeszcze popracować nad systemem armoru. Aktualnie, w zasadzie kiedy lądujecie i znajdziecie sobie jeden pancerz, taką wkładkę, możecie ją włożyć bezpośrednio w tą kamizelkę, którą macie i macie wtedy 50 zdrowia dodatkowego. Z tego co zauważyłem, kamizelki o wyższej wartości i najwyższej, czyli takie, które pozwalają włożyć opancerzenie o wartości 100 oraz 150, są jak na razie rzadkością. Z tym, że tak jak mówię, ten time to kill wydaje mi się, że jest zdecydowanie zbyt różny w zależności od broni, jaką dzierżycie i jaką posiada wasz przeciwnik. Czasami wy giniecie dosłownie w momencie, bo ten time to kill jest na tyle krótki mimo swojego wydłużenia, że jeżeli przeciwnik was zauważy pierwszy, to raczej ciężko tak naprawdę zareagować. Także to wymaga jeszcze pewnego rodzaju pracy, tak samo jak zdecydowanie pracy wymaga system lutowania i podnoszenia sprzętu z poległych wrogów. No jest to bardzo upierdliwe i nieczytelne. O ile sam HUD, do niego można się przyzwyczaić, do tego co jest z prawej strony waszego ekranu, o tyle kiedy zabijecie przeciwnika i będziecie starali się do niego podejść i wziąć różne rzeczy, które z niego wypadną, po prostu trzeba się bardzo wolno i dosyć skrupulatnie przypatrywać tak, aby tylko nacisnąć odpowiedni przycisk, kiedy będzie to po prostu możliwe. Wydaje mi się, że mogłoby tutaj pomóc zwiększenie promienia, w jakim te wszystkie rzeczy wypadają, tak aby nie wypadały jedna bezpośrednio na drugą. Osobiście z bardzo dużym wyczekiwaniem czekam na duo, jeżeli oczywiście w ogóle się pojawią, bo tak jak mówię, ja składów raczej tykać nie mam zamiaru. Składy są po prostu momentami nużące, tak jak wspominałem, i wydaje mi się, że po części wpływ też na to, zarówno w składach, jak i w solo, ma fakt, że tak naprawdę, o ile bardzo interesujący jest początek i bardzo interesujące są sytuacje, w których faktycznie już znajdziemy jakiegoś wroga, o tyle ten tak zwany midgame i te wszystkie inne rzeczy w zasadzie ograniczają się tylko do biegania tak naprawdę. I są tutaj w zasadzie dwie składowe rzeczy w tym temacie, które sprawiają, że mam takie odczucie. Przede wszystkim system presetów podnoszonych broni karabinów. Doskonale wiecie, że mamy trzy rzadkości tych karabinów i
One różnią się tylko tym, co mają od razu na siebie założone. Czy mają od razu nałożony jakiś scope, czy mają od razu nałożony jakiś gadżet, dodatek i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli już na samym początku znajdziecie swoją ulubioną i wymarzoną broń, czy to będzie karabin, shotgun, czy cokolwiek innego, to trzymacie się jej tak naprawdę do końca rundy, pamiętając tylko o tym, aby uzupełniać sobie apteczkę oraz uzupełniać sobie armory, czyli te wkładki, które dają wam opancerzenie. Dlatego też pomiędzy tymi akcjami tak naprawdę nie ma co momentami robić, a jest to też spowodowane tym, że cała mapa, o ile piękna, przeogromna i naprawdę imponująca, o tyle wydaje mi się, że nie do końca jest w 100% wykorzystana tak, jak być powinna. Są miejsca charakterystyczne, są miejsca, w których naprawdę możemy znaleźć ciekawe rzeczy, ciekawy lód, tutaj traktor, jakieś ciekawostki. Są to miejsca charakterystyczne, jak jezioro, jak tama, jak jakaś radiostacja, jak tartak i tak dalej, i tak dalej. Ale odnoszę czasem wrażenie, że większość mapy stanowią tak naprawdę puste pola, na których jest tylko śnieg, pagórki oraz trawa. Wydaje mi się, że mogłoby również coś pomóc w tym midgame'ie, to jeśli cała mapa, poza tymi niektórymi miejscówkami, które są na tej ogromnej mapie, była po prostu bardziej angażująca, nie tylko wizualnie. Ogólnie rzecz biorąc, Firestorm ma naprawdę duży potencjał. Łączy on to wszystko, co najlepsze w Battlefieldzie 5, czyli przede wszystkim gunplay oraz oprawę audiowizualną z rzeczami standardowymi, które dla tego Battle Royale'a mamy. W zasadzie Battlefieldowy Firestorm nie wprowadza w sam gatunek Battle Royale'owy żadnych nowych rzeczy, tak naprawdę. Mimo wszystko robi to dobrze to, co robił dobrze jako standalone, czyli jako Battlefield 5, dodając do tego nowe możliwości, wszak jest to po prostu osobny tryb dla graczy, którzy tego Battlefielda 5 posiadają. Dlatego ja oceniam Firestorma pozytywnie, jednak jego długofalowość i życie tak naprawdę zależy od uporania się z tymi rzeczami, w moim przekonaniu, o których mówiłem, i z tym, aby ten tryb był w dalszym ciągu wspierany w jakiś sposób, niekoniecznie pozostawiony tylko samemu sobie na pastwę losu i ewentualną chęć graczy do grania w niego, bądź też niechęć. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co wy sądzicie na temat tego trybu. Pamiętajcie, Kromka gada, radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!